Greckie imię Stefanos znaczy tyle co wieniec i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy ani kiedy, ani gdzie święty Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazuje na to, że był nawróconym helenistą, Żydem z diaspory, schelenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję świętego Piotra wybrali 7 diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć apostołów oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych 7 znalazł się również Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według dziejów apostolskich, pełen łaski i mocy Ducha Świętego, głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciwko prawu i świątyni. W mowie obronnej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga. Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany. Jest określany mianem protomartyr, czyli pierwszy męczennik. Było to w roku 36, a więc kilka lat po śmierci Chrystusa Pana. Autor dziejów apostolskich podkreśla, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy apostoł narodów, którego święty Łukasz stanie się potem uczniem. Pilnował on szat oprawców. Był oficjalnym świadkiem kamienowania, reprezentował Sanhedryn. Bibliści zastanawiają się, jak mogło dojść do jawnego samosądu oraz morderstwa, skoro każdy wyrok śmierci był uzależniony od podpisu rzymskiego namiestnika, jak to widzimy w przypadku śmierci Jezusa Chrystusa. Właśnie wtedy, w roku 36, Piłat został odwołany ze swojego stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Żydzi wykorzystali ten moment, by dokonać samosądu na Szczepanie. Co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim, jak czytamy w dziejach apostolskich. Kult Szczepana rozwinął się natychmiast. Jednakże na skutek zawieruch, jakie nawiedzały Ziemię Świętą, w tym także Jerozolimę, zapomniano o jego grobie. Odkryto go dopiero w 415 roku. Skoro udało się go rozpoznać, to znaczy, że święty Szczepan musiał mieć grób wyróżniający się i z odpowiednim napisem. O znalezieniu tego grobu pisze kapłan Lucjan. Miał mu się zjawić pewnej nocy Gamaliel, nauczyciel świętego Pawła, i wskazać grób swój i świętego Szczepana w pobliżu Jerozolimy. Chrześcijanie, uciekając przed oblężeniem Jerozolimy i w obawie przed jej zburzeniem przez cesarza Hadriana, zabrali ze sobą śmiertelne szczątki tych dwóch czcigodnych mężów i we wiosce Kafar Gamla je pochowali. Gamaliel bowiem miał zakończyć życie swoje jako chrześcijanin. Na miejscu odnalezienia ciał biskup Jerozolimy Jan wystawił murowaną bazylikę. Drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamienowany. Bazylikę tę upiększyli święty Cyryl Jerozolimski i cesarzowa święta Eudoksja. Imię Szczepan włączono do kanonu rzymskiego. Jest on patronem diecezji wiedeńskiej, kamieniarzy, kucharzy i tkaczy. Z dniem świętego Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień świąt spędzano w zaciszu domowym wśród najbliższej rodziny, drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę ukamienowania świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano Szczodrym, gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Wspomnienie świętego Szczepana pod datą 26 grudnia jest o wiele starsze niż przyjęte na zachodzie święto Narodzenia Pańskiego. W ikonografii święty Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego ręku oraz gałązka palmowa, symbolizująca jego męczeństwo. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców. Daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.